Mija już ponad 5 miesięcy od momentu, gdy 18 marca prokurator generalny, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, zwołał konferencję prasową, na której ogłosił wyniki badań toksykologicznych w ramach prowadzonego śledztwa w sprawie zbrodni komunistycznej, jaką była śmierć księdza Franciszka Blachnickiego w Karlsbergu. I choć dowiedzieliśmy się, że są bezsporne przesłanki, nie tyle przesłanki, są dowody na to, że ksiądz Blachnicki został zamordowany, w dalszym ciągu toczone śledztwo owiane jest tajemnicą. Jednak od czasu do czasu pojawiają się nowe informacje i o tym właśnie, co nowego w sprawie śledztwa księdza Franciszka Blachnickiego, będę rozmawiał z moim gościem, a więc zaczynamy! Witam serdecznie w naszym studiu, w studiu Afirmacja TV. Jest pan Piotr Wojciechowski, ekspert od spraw służb specjalnych, z wykształcenia politolog, ale również człowiek, który obok prowadzonego śledztwa przez Główną Komisję Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej prowadzi własną archiwalną kwerendę w sprawie księdza Blachnickiego. No, nawet zaryzykowałbym, że nawet swoje śledztwo. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Piotrze, jesteśmy na ty, w związku tak z tym może będzie łatwiej nam porozumiewać się w ten sposób. Otóż tak, w filmie, w którym pełnisz jedną z kluczowych ról, który realizowaliśmy z Pawłem Nowackim od 2020 roku, pojawiają się różni goście, pojawia się między innymi ksiądz Kazimierz Ćwierz, jeden z najbliższych współpracowników księdza Franciszka Blachnickiego, jeden z najbliższych kapłanów, którzy budowali tą wspólnotę kapłańską wokół wybitnego duszpasterza młodzieży, założyciela ruchu Światło Życie. Wypowiadają się również osoby, które przez Karlsberg się przewijały, pojawiały. W jednej ze swoich audycji w przystanku Historia mówisz, że Karlsberg to był taki mały Wiedeń. Rozwiń tę myśl. Tak, no Wiedeń okresu zimnej wojny kojarzy nam się z miastem, w którym spotykają się przeróżne organizacje szpiegowskie, a ze względu na charakter neutralności wówczas Austrii i samego miasta. I odbyła się po prostu wielka wojna między światem Zachodu a światem Wschodu, który reprezentował świat totalitarny obozu komunistycznego. Ale mówisz wojna, a między służbami nie ma czasem relacji, które wcale na wojenne relacje nie wyglądają? Jeden stolik kawiarniany, jakieś deale, jakieś przecieki? Oczywiście, jest to miejsce wymiany. Oczywiście, oprócz działań bojowych, można powiedzieć, było to miejsce spotkań, dialogu, wymiany informacji czy negocjowania. Natomiast Karlsberg jako mały Wiedeń, w moim takim określeniu dorozumianym, to jest miejsce, w którym spotykają się przedstawiciele kilku zachodnioeuropejskich organizacji wywiadowczych oraz kilku organizacji wywiadowczych krajów bloku wschodniego. Za żelaznej kurtyny. Za żelaznej kurtyny. Oczywiście Służba Bezpieczeństwa, jej odłam Departament Pierwszy, ale także organizacja wywiadowcza czechosłowackiej SztB, oczywiście Stasi, oczywiście organizacja wywiadowcza Markusa Wolfa Nerdowskiej, oczywiście KGB, ale też BND, Amerykanów i prawdopodobnie także Brytyjczyków. Czy paradoksalnie takie nasycenie służbami, agenturą wokół działalności księdza Franciszka Blachnickiego paradoksalnie nie wystawia mu świadectwa jakiegoś wyjątkowego człowieka, człowieka o niezwykłym znaczeniu? Znaczy nie tylko jego jako jego, ale jego dzieła też, które tam w Karlsbergu stworzył. Tak? On stworzył po prostu, można powiedzieć, na zorganizowaną międzynarodową grupę o silnym ideologicznym oddziaływaniu, bo jego homo sovieticus, tak? Post-sowietikum. Post-sowietikum, tak jest. Ten porządek, który już planował, przewidywał upadek, w miarę dobrze przecież określił ten rok, chyba z dokładnością się do jednego roku, tak, w 82, także to nie 10 lat nie wytrzyma ten system, tak, prawda? Druga rzecz to jego ten program, tak, to propozycja pozytywna i dla narodów
sprzymierzonych, jak i dla Kościoła katolickiego, plus chrześcijańska służba wyzwolenia narodów w liczbie mnogiej. Plus jego niebywała aktywność międzynarodowa. On niczym był nieoficjalnym ministrem spraw zagranicznych Polonii i Solidarności. Tak, Stany Zjednoczone, Sztokholm, Londyn, oczywiście Skandynawia cała, ale także Niemcy zachodnie. Był przecież obecny, towarzyszył żonie Lecha Wałęsy przy odebraniu Nagrody Pokojowej Nobla. Odbierał w Stanach Zjednoczonych, może nie odpowiedniki tej nagrody amerykańskiej, ale przybliżone, polegające jakby na... Z prestiżu i statusie. Tak, no, ze względu na prestiż, statut, tak, w imieniu Lecha Wałęsy, jako symbolu Solidarności też odbierał. Jego kontakty z rządem londyńskim, z RWE, bogate piśmiennictwo, wydanie Prawda, Krzyż, Wyzwolenie, które przecież eksportował nie tylko za żelazną kurtynę, ale także przecież dla Polonii rozsianej po Europie Zachodniej. Więc te organizacyjne bogactwo plus ta nadbudowa programowa była dostrzegana przez Kreml, przez władzę, czego świadectwem były liczne w połowie lat 80. artykuły krytyczne wobec osoby księdza Franciszka Blachnickiego w centralnych gazetach, organach propagandowych KCPZ, znaczy Komunistycznej Sowiet. Partii Związku Radzieckiego, ale także na terenach oczywiście też PRL-owskich. No więc to pokazuje, jak w oczach organizacji wywiadowczych ważny był Carlsberg, te organizacje, które tworzył, współtworzył, czy na pomysł wpadał ksiądz Franciszek Blachnicki, jego aktywność międzynarodowa i na miejscu, i z drugiej strony musiała być kontrakcja, czyli innymi słowy, zachodnio-niemiecki wywiad, czy kontrwywiad, czy Amerykanie, czy Brytyjczycy, oni chcieli wiedzieć, co ten ksiądz Franciszek Blachnicki proponuje, jakie zmiany modelowe projektuje i przewiduje rozpadu Związku Sowieckiego i całego bloku, i czy to jest jakby spójne z naszym pomysłem. Na transformację. Tak, czyli to jest jakby motyw inwigilowania, nie tylko jakby kontrwywiadowczego, tak? Nie chcemy, żeby ale nam kontrola się... sytuacji, tak. No, dokładnie. Przecież to nie pamiętam, kto na to zwrócił uwagę, ale wydaje mi się właśnie na tym spotkaniu w przystanku Historia generał Andrzej Kowalski, że jego pogląd na rozpad, nieuchronność rozpadu systemu komunistycznego i tego imperatywu przygotowywania się na nowy porządek był przeciwstawny w stosunku do poglądu znacznej części elit politycznych Zachodu, a przede wszystkim Niemiec zachodnich, że ten stan jest absolutnie nie do pokonania. Znaczy, ten stan będzie trwał latami. Że ten stan będzie po prostu jest tak trwały. Tak projektowali Niemcy. I swoją politykę na to. I w tym znaczeniu Blachnicki był, no można powiedzieć, pociągiem poza rozkładem dla Niemców. No tak, bo nie był przeciwnikiem, tak, ale jakby był jakby poza głównym nurtem spojrzenia na blok sowiecki i kraje demoludów tak zwanych, tak, czyli te, które były pod okupacją sowiecką w tych krajach PRL, prawda, Czechosłowacja, Bułgaria, Rumunia, Węgry i DDR, czyli Niemcy Wschodnie. Tak. Więc był okiem, no był takim solą w oku, można powiedzieć. Nie przekonał do wielu do tej swojej wizji. Powiedzmy jeszcze jedną istotną rzecz, bo tak brzmi to... No, no i wracamy do Carlsberga jako małego Wiednia, jeżeli chodzi o miejsce spotykania się przedstawicieli różnych organizacji. Ale jeszcze jedną rzecz muszę dodać. Muszę przypomnieć, że na potwierdzenie tej tezy, o której ty mówisz, o jego znaczeniu, o jego wielkim prestiżu, było to, że najbliższa współpracowniczka Sacharowa, Natalia Gorbaniewska, tam jest u niego, tak? Pojawia się, także to już jest osoba, no, która na pewno miała ogon i niemiecki. Czechów, Niemców, prawda? No i miał tą... Ty nie pochwalasz tego, no może to była realia jakby tych lat, ale ten ekumenizm, można powiedzieć. Bardzo silne kontakty z protestantami, szczególnie skandynawskimi plus amerykańskimi. Tylko weźmy pod uwagę, że nauczanie moralne protestantów w lat 80. było zupełnie co innego, tak, niż to, co dzisiaj odwalają nasi koledzy, bracia odłączeni. To prawda. Natomiast
Dobrze, że poruszasz ten wątek, dlatego że to wszystko, o czym mówimy, przecież Blachiński nie jest ani politykiem, ani jakimś wybitnym konspiratorem, ale ma tą moc duchową. Za nim jest nie tyle autorytet Kościoła, broń Boże, oczywiście wszyscy wiedzą, że jest w bardzo bliskich relacjach z Janem Pawłem, niemniej, no ten wątek duchowy, tego oddziaływania duchowego duszpasterskiego tak. Nie jest bez znaczenia. Tak. I to ci, którzy go obserwują, muszą to rozumieć. Jeżeli chodzi o wrogów tej warstwy duchowej, czyli komunistów rosyjskojęzycznych, oni doceniali to niż inni. Oni dostrzegali właśnie tą moc w ogóle kapłanów Kościoła katolickiego w Polsce, tą moc duchową porywania mas tak, i oddziaływania. I stąd ten cały łańcuch aż do lipca 1989 roku likwidowania liderów, jeżeli chodzi o kapłanów Kościoła katolickiego. Żeby przygotować grunt pod transformację. W tym kształcie, w jakim oni zaprojektowali. Ona została zaprojektowana. No, no to już kiedyś rozmawialiśmy. No, wyobraźmy sobie Blachińskiego jako arcybiskupa, ale nie daj Boże purpurat. Albo księdza Jerzego Popiełusz, który przeżył mord, gdzie porywa masy robotników, fabryk, hut, które są wyprzedawane, prawda? Ludzie zwalniani, następuje ta... nie można byłoby tego tak bezkarnie, znaczy... Plan Balcerowicza Zaksa. Balcerowicza. No ja mówię, on jako cała, że tak powiem, otulina też tego wsadu zachodnioeuropejskiego, który jest odpowiedzialny za ten, projekt transformacji, to on by, ja nie wiem, czy on by był do zatrzymania, ale ten walec by się wolniej toczył i z trudem. No i likwidacja tych czterech, pięciu księży w drugiej połowie lat 80. no, przygotowała im bardzo komfortowe, czyli komunistom, warunki na transformację taką, jaką zadekretowali, jaką mieliśmy do czynienia. A jednocześnie dla pasterzy Kościoła katolickiego była sygnałem. Możemy wszystko. No, są rozmowy okrągłego stołu, dogadujemy się, ale jak potrzeba, to nagle się okaże, że księża znikają. No, jak już jakby na marginesie można powiedzieć, że rzeczywiście kiedy zamordowano przy te szwadrony śmierci Służb Bezpieczeństwa Trzech Księży w 1989 roku, to powinien być wyrzut krzyczący sumienia wszystkich tych, którzy brali udział w magdalenkowych rozmowach, bo oni się nie ujęli i wtedy, i teraz za tymi ofiarami. Nie znamy do tej pory sprawców. Nie znamy. A jeśli chodzi o sprawców mordu księdza Blachnickiego, pojawiają się nowe informacje. Tak, to znaczy przełomowy moment to oczywiście wspomniana przez Ciebie na początku konferencja prasowa trzech przedstawicieli urzędów Instytutu Pamięci Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i Dyrektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, na którym poinformowano opinię publiczną, że ksiądz Franciszek Blachnicki został zamordowany. Jest to pewne ustalenie, stuprocentowe, po wielu latach, prawie dwóch latach badań sekcyjnych doczesnych szczątków księdza Franciszka Blachnickiego. Czyli mówimy tutaj w 100% o mordzie. I zmienia nam się optyka patrzenia na całą agenturę i oficerów zaangażowanych w dwie sprawy, o których wiemy, czyli operację wywiadowczą JON, czyli przerzucanie małżeństwa Gontarczyków, teraz Lange, na teren Niemiec i Karlsberga po naturalizacji i kontrola Franciszka Blachnickiego i jego dzieł przez tą parę agentów, czyli Andrzeja Joanna. Mówimy o operacji JON. Tak jest. Oraz Baksil jako sprawę obiektową całego miejsca i środowiska i organizacji, głównie chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów. I to radykalnie zmienia patrzenie na tych ludzi. Dobra, to znaczy oni ze świadków tak naprawdę zamieniają się na osoby w rozumieniu KPK podejrzewanych, jeszcze nie podejrzanych, czyli nie postawiono im zarzuty, ale podejrzewanych na pośrednim... Czyli mówisz o całym otoczeniu. Tak, ale zidentyfikowanych, jeżeli chodzi o agenturę i oficerów. Ta lista dosyć jest spora. Sporo tych ludzi newralgicznych z funkcjonariuszy SB, a potem Urzędu Ochrony Państwa i Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie żyje, ale znaczna część żyje. I oni się teraz są, oni mają inną, jest inna perspektywa na nich patrzenia, jako co najmniej wspólników, jeżeli to zacznijmy od tych struktur
które pozostają wtedy w Polsce, funkcjonariuszy aparatu represji państwa totalitarnego, którzy potem przeszli do UOP-u i suchą nogą weszli w nową rzeczywistość III RP. Powiedziałeś, nie żyje na pewno ta czwórka, Bosak, Mendzelewski, Grochal. No, Wróblewicz. Wróblewicz, tak. Te kluczowe postacie, tak, które były oficerami. To powiedzmy, że Mendzelewski, Weldoratowski, Grochal, Werbielecki, to byli oficerowie prowadzący parę. Oni nie żyją. I oni nie spokojnie żyją. Odeszli sobie po 2013, 2014, 2015 Rok. Trochę wcześniej zmarł Bosak, niepokojony. I Wróblewicz też, który bardzo ważną postacią jest. Żyje do tej pory czwórka innych ludzi, którzy na pewno z tą sprawą musieli mieć do czynienia, mieli do czynienia, bo tak wynika z dokumentów. Tak, liczba, które ja zidentyfikowałem, to co najmniej na 20, znaczy na, zidentyfikowałem 20 oficerów wywiadu PRL-owskiego, którzy mieli pośredni bądź bezpośredni to kontakt. Zostawmy, o całych 20 nie będziemy mówili, ale... Z nich 15 dostało się do UOP-u, a potem do Agencji Wywiadu i bądź Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego po... Dobrze, to zadam pytanie wprost. Kluczowe osoby, które żyją, no to wymienię. To jest Aleksander Makowski, który był naczelnikiem w realny dzień zamordowania księdza Franciszka Blachickiego, czyli 27 lutego 1987 roku, który przestał tym być naczelnikiem, a został szefem rezydentury w Rzymie Departamentu I rok później. To jest Tadeusz Chętko. Ostatni szef Wydziału 11 w 1989 roku. To jest Banaszkiewicz, który też pełnił funkcję kierowniczą wówczas na Wydziale 11. I Kartawik Just, czyli... który był oficerem prowadzącym sprawę obiektową. Piotrze, zamknijmy wątek tych oficerów, ale oni żyją i oczywiście rozumiemy, no tak, że ty będą... chcesz przejść do sprawy Jolanty Welgontarczyk. Tak, no ale wróćmy tylko. Rozumiem, że z twojej wiedzy, według wszelkich znaków na niebie i na ziemi oraz uzyskanych informacji, dostępnych zresztą, wszyscy ci czterej panowie powinni być przesłuchani w tej sprawie i są na pewno obciążeni współsprawstwem tego mordu. Współsprawstwem, ale także usuwaniem śladów zbrodni, dowodu zbrodni. Czyli mataczeniu, maskowaniu. Nie. To my już wiemy po analizie zachowanych jacketów z dokumentacji operacji wywiadowczej JON oraz BAXIS, że one zostały wybrakowane i te najbardziej newralgiczne, najbardziej niebezpieczne dla służby tych ludzi materiały zostały co najmniej wyłączone, jeżeli nie zniszczone, dobrze, albo wyniesione poza resort spraw wewnętrznych. Idąc dalej, gdy bo mówisz tak, że z tą wiedzą, którą dzisiaj mamy i od momentu tej słynnej konferencji prasowej pana Karla Nawrockiego, pana Andrzeja Pozorskiego i pana ministra Zbigniewa Ziobro. Tak, ale również dla mnie, jako twórcy filmu, twórcy scenariusza i jednej z osób, która najwięcej jakby przy tym była zaangażowana, no pytanie jednak o to, czy ja mogłem więcej zrobić w tym filmie? Myśmy film zakończyli w marcu 2021 roku, właściwie później tą wersję dłuższą zrobiliśmy we wrześniu 2021, czyli w dalszym ciągu nie wiedzieliśmy tego, co dzisiaj wiemy. Wiedzieliśmy natomiast jedną rzecz, która bardzo mocno nas nakierowała na kwestię... Nie zgadzam się z tobą, Janku, należeliśmy do kręgu osób, które w sposób racjonalny analizowała sytuację, co się stało w Hardbergu i wiedzieliśmy o tym, że ksiądz Franciszek Blachnicki nie mógł zginąć śmiercią. Znaczy jakby stracić życia z powodów naturalnych. Dobrze. Wiedzieliśmy o tym. Ale zależało mi jako twórcy filmu, aby ukazać pewną paletę postaw najbliższego środowiska księdza Franciszka Blachnickiego, która no nie była jednoznaczna. I ta niejednoznaczność ocen dla mnie, jako dla twórcy filmu, była czymś istotnym z punktu widzenia uczciwego pokazania pewnego pejzażu, który dzisiaj, wobec informacji powziętych przez ciebie, buduje znaki zupełnie nam się zmienia. Tak, albo i budują znaki zapytania. A więc zapraszam cię, przypomnijmy sobie znamienną wypowiedź księdza Kazimierza Ćwierza, który był takim głosem pewnego sceptycyzmu, jeżeli chodzi o wariant kryminalny. Prosimy bardzo. Ja nie popieram teorii, że to Gontarczykowie czegoś dosypali. Według mojego skromnego zdania, powodem tego zatoru płucnego były opary tej właśnie sklejarki. A więc Kazimierz Ćwierz bardzo mocno podkreśla dwie rzeczy. Nie było sekcji zwłok
ale również sugeruje, że te opary sklejarki spowodowały zator płuc. No jestem ciekawy miny księdza Kazimierza po ogłoszeniu wyników badań sekcyjnych 18 marca tego roku. Chyba warto byłoby kiedyś dać mu możliwość wypowiedzenia się na ten temat. Ale rzeczywiście ja tą sytuację pamiętam i muszę powiedzieć, że wzbudzało to we mnie pewne wątpliwości co do księdza. Byliśmy wtedy, przypomnij sobie, no, może nie na wstępie, ale no, nie byliśmy tak daleko w kwerendzie i dokopywanie się dokumentacji źródłowej pozostającej w Instytucie Pamięci Narodowej, jak teraz to mamy. Ale mieliśmy jeszcze jedną rzecz, jedną informację, którą dziś mogę z pełną odpowiedzialnością ujawnić, dlatego że sam prokurator prowadzący śledztwo, pan Michał Skwara, ujawnił to w jednym z wywiadów prasowych. Otóż myśmy jakby dotarli do świadków, którzy poinformowali nas. Pamiętam wrzesień 2020 roku, byliśmy we wstępnych pracach filmowych i pierwsze zdjęcia robiliśmy, gdy dowiadujemy się o to, że w 2007 roku podczas prowadzonego śledztwa, tego pierwszego IPN-owskiego śledztwa, które, jak ty zacytujecie, zostało sfuszerowane. Tak, to jest delikatne określenie z powodów procesowych. Aha. A więc podczas tego pierwszego śledztwa, w trakcie toczącego się śledztwa, zupełnie niezależnie od postępowania prokuratorskiego, biskup Kazimierz Skworc uruchamia, czy jako dysponent miejsca, uruchamia dokonanie tajnej ekshumacji zwłok księdza Franciszka. To był dokonują to anonimowi pracownicy Zakładu Medycyny Sądowej w Katowicach. To jest 2006 rok bodajże. Szósty. To w dacie, po dacie tuż umorzenia teraz, przez panią Ewę Kolegu. I wyniki, i my nie wiemy, kto to robił, wiemy tylko, że to byli patomorfolodzy i wystarczających kompetencjach i kwalifikacjach naukowych i praktycznych. I że robią to A, na zlecenie kurii biskupiej z Tarnowa, że robią to B, w sposób niejawny i tajny, robią to C, podczas trwającego postępowania prokuratorskiego, czyli dostają się do jednego z głównych dowodów bez wiedzy pani prokurator albo pani prokurator ignoruje to, ale nie jest to ujawnione w dokumentach prowadzonego postępowania pani prokurator Ewy Koi. I czwarta rzecz, że w wyniku tego postępowania odkryto materiały toksyczne, substancje toksyczne, w tym, uwaga, metale ciężkie, czytaj rtęć albo co. Tam jeszcze, uwaga, nikotynę podobno odkryto wtedy. I dzisiaj możemy o tym powiedzieć, bo skoro sam pan Skwara, sam prokurator, ujawnia te informacje, że była jedna z ekshumacji, która no, po prostu potwierdza to. Czyli myśmy już mieli tą informację w rozmowie z księdzem Kazimierzem Ćwierzem, który przekonuje opary tej sklejarki. Tak, ale postawmy kropkę nad i, co jeszcze prokurator Skwara powiedział o tych protokołach tej poufnej, kościelnej ekshumacji szczątków doczesnych księdza Franciszka Zapisiego. Otóż powiedział, że kuria zniszczyła w nawiasie, zgubiła te protokoły. I prokurator Skwara, jak mówi jeden z wywiadów, chyba w tygodniku Idziemy, albo w biuletynie informacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej, że odnalazł ten protokół, kopię, drugi egzemplarz, w archiwum Zakładu Medycyny Sądowej w Katowicach. O czym to świadczy? Cytuję słowa prokuratora Michała Skwary o silnej i działającej agenturze SB w Kościele. Kropka. Dobrze, to w takim razie co moglibyśmy dzisiaj powiedzieć po tych kilku przeciekach czy informacjach, które dochodzą ze śledztwa? Czy to śledztwo prowadzone jest dobrze z punktu widzenia osoby prowadzącego prokuratora? Znaczy, przeceniasz mnie, żebym ja mógł wiedzieć i na bieżąco monitorować czynności. Nie, ale oczywiście one są objęte tajemnicą postępowania, no, ale to co może wiemy, inaczej, to moim zdaniem... Może inaczej, jakby powiedzmy... To, co jest pozytywne na bazie, że tak powiem, zachowań głównych aktorów i podejrzewanych osób z kręgu, najbliższego kręgu Franciszka Blachnickiego, a będących agenturą Służby Bezpieczeństwa. Tak? Czyli mowa tutaj o dawnym małżeństwie, bo już nie są małżeństwem, Andrzeja Lanty Gontarczyk, obecnie Lange. No to jest to, że udało się przesłuchać Andrzeja Gontarczyka, ale nie udało się przesłuchać Jolanty Lange, ponieważ wyjechała na antypody.
To jest rzecz bezsprzeczna. To jest ustalone. Znaczy, no, ale skąd wiem, że wyjechała, bo podałeś na Twitterze do Nowej Zelandii. Może to jest sfingowany jest wyjazd do Nowej Zelandii, no, bo jakby jest w Polsce po zmienioną tożsamością, funkcjonuje się gdzieś. Zostawmy. Jesteś dziennikarzem, ja nie będę uruchamiał, jakby ujawniał swoich źródeł, natomiast zweryfikowałem tą informację. Więc jestem o jej prawdziwości, miarodajności przekonany. Ale dlaczego? Znaczy jest tak, jeżeli postać podejrzewana, co najmniej o współsprawstwo w zamordowaniu księdza Franciszka Brachnickiego, wyjeżdża z kraju, to znaczy, że prokurator jest bliżej niż dalej. Czyli ona potwierdza tym wyjazdem coś, Według mojej oceny wyjazd 74-letniej kobiety, bo Jolanta Lange we wrześniu tego roku kończy lat 74, na drugą półkulę, na antypody, nagle odcinając od korzeni miejsca, zawodu, aktywności, pamiętajmy, że Stowarzenzenie Prohumanum, o tym za chwileczkę, wielokulturowe centrum na Warszawie, na placu Halera, no to jest jej dziecko, tak? Umówmy się, tak? No nie jej, że bardziej Trzaskowskiego, skoro on tam finansuje cały czas. Dobrze, finansuje, czy jakby to powiedzieć... Ich dziecko wspólne, czyli Rafał Trzaskowski... Ta roślina rośnie dzięki temu, że podlewa dosyć znacznymi środkami finansowymi. No tak, ale normalnie się coś takiego nie zdarza, tak? I przypomnijmy sobie sekwencję tego, tak? Mamy marzec, ujawnienie przyczyn śmierci, czyli fakt bezspornego zamordowania, a ona jest w najbliższym otoczeniu, ona mu podaje leki. Janku, pamiętajmy o tym, co nawet ta sfuszerowane śledztwo Ewy Koi ustaliło, że to ona podawała mu leki. Ona doskonale znała jego choroby, jednostki choroby, co mu dolegało, co trzeba podać, kiedy i tak dalej. Możliwe, że w ogóle do czyli owego Fischera, do tego dnia. Słynnego lekarza jego woziła. Tak? Czyli więc jest w pierwszym kręgu osoby, które jeżeli podawano księdzu Franciszkowi Blachnickiemu w sposób, no tak powiem, systematyczny, podtrwano go, no to ona jest w pierwszym kręgu. I po wizycie Anity Gargas u niej pod domem, kiedy jest taka scenka w jej programie Magazyn Śledczy Anity Gargas, kiedy Jolanta Lange samochodem napiera, a Anita Gargas potem mówi publicznie, że widziała te takie charakterystyczne kartony do pakowania, czyli o ewakuacji Jolanty Lange. I to jest wczesna wiosna tego roku. I to jest wiosna tego roku, tak jest, raczej taka późniejsza. A następnie mamy kolejny element sekwencji. Odnalezienie ważnego świadka i przesłuchanie go przez piąt śledczy IPN-u, który mówi o dwie rzeczy. Pierwsza rzecz. Widziałem, jak feralnego dnia Jolanta Lange w kuchni przygotowywała napój, jakąś misturę, którą podała potem księdzu Franciszkowi Blachnickiemu. I druga rzecz. Mówi o tym, co jest drugim fenomenalnym, w ogóle przełomowym elementem, który się przebija w naszych już, że tak powiem, tym śledztwie, tych badaniach, to jest to, że Franciszek Blachnicki na ileś tygodni przed śmiercią zawarł kontrakt z amerykańskimi protestantami na kwotę około 2 milionów dolarów na druk książeczek. I ta transakcja została wykonana. Ten świadek mówi po śmierci, tak, ja realizowałem te zamówienie, ja je do Hamburga, te całe zamówienie tirem zawiozłem, więc te pieniądze gdzieś były. Kto był dyrektorem drukarni? Andrzej Gontarczyk. A kto był szefem Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia? Jolanta Gontarczyk. I to ona, ze względu na niemieckie obywatelstwo i znajomość niemieckiego perfekt, to ona była wpisana w te wszystkie rachunki do upoważnienia, do wszystkich rachunków, które Carlsberg posiadał. Jako miała podmiotowość, tak, oczywiście. Tak, dokładnie tak. Bez tego, jakby to powiedzieć, miała wszędzie upoważnienia, zakładała umowy, podpisywała. I miała dysponenty, była czy współdysponentem rachunków bankowych, które przelewano te środki. Już nie wątek polityczny, ale być może czysto wątek finansowy, kryminalny. Nie, nie zgadzam albo się z tobą. Albo przyjemne z pożytecznym. Wszystkie departamenty, służby bezpieczeństwa, te, które się specjalizowały rozpracowywaniem kanałów łączności Zachodu z organizacjami podziemnymi i solidarnościowymi w Polsce i które przez te kanały łączności finansowały od Solidarności przez Solidarność Walczącą po Grupy Oporu Solidarni miały za zadanie przechwytywanie tych środków finansowych. I moim zdaniem połączono dwie... Coś inaczej,
Krótko mówiąc, że do możliwe, że do wątku politycznego dołączony jest po prostu możliwość, wszystko. Tak jest, zaspokojenia, że tak powiem, potrzeb dewizowych Departamentu Pierwszego. Tak? No wtedy było bardzo krucho w latach 80. 87 roku z dewizami dla państwa PRL-owskiego. Tak? I to też by mogło, podkreślam, mogło jeszcze, bo to wymaga pewnych badań, tłumaczyć, dlaczego Departament Pierwszy, pomimo tego, że kilka tygodni wcześniej, przed śmiercią Franciszka Blachnickiego, Gontarczykowie zostali zdekonspirowani i centrala SB o tym mówi i ich odpowiednim kodem, hasłem ostrzega, a Wirga przyjeżdża przecież do Kazberga, czy też kontaktuje się i przekazuje no coraz bardziej miarodajne, wiarygodne informacje. Coraz bardziej alarmujące księdza. Dokładnie tak. To Departament Pierwszy pozostawia ich na rok i dwa miesiące. Może właśnie dlatego, żeby dokończyć, że tak powiem, wyprowadzenie tych środków finansowych z konta za tą transakcję tej umowy druku. Żeby skonsumować ten deal? Na przykład, tak. Ja do tej pory myślałem, że po prostu Gontarczykowali zostali dlatego, żeby dokończyć dzieła zniszczenia. Zupełnie rozbić, zdezintegrować, pozostawić po sobie, że tak powiem, pustynię. I w sumie to się udało, bo Carlsberg nie odbudował się po tym przecież. Choć jeszcze, uwaga, w 1988 roku, rok po śmierci księdza Franciszka Blachnickiego, podobno odbywały się marsze na zamek Hambach, ponieważ ja wczoraj spotkałem w Siedlcach, małżeństwo, które mówi, pani Janku, na tym filmie, który teraz pan pokazywał, widzieliśmy to miejsce, gdzie byliśmy. Marsz na zamek Hambach, Solidarność, transparenty, HSWN i tak dalej. Ale zgodzimy się, że potem podupadł, prawda? Ale nie, no oczywiście, że tak. No funkcjonuje do dzisiaj. Dobrze, ale wracając do księdza Kazimierza, prawda? Ksiądz Kazimierz Świeża pozostaje. Dobrze by było mu dać możliwość jakby wypowiedzenia się, co na to, tak? Wobec tych nowych ustaleń bezsprzecznych, tak, pewnych, że został zamordowany. No ale też nie wiedzieliśmy o tym, co teraz wiemy. No wiemy o tym, że dotarliśmy do takiego dokumentu, który znajduje się w aktach rezydentury Dworek, to jest kryptonim rezydentury wywiadu PRL-owskiego w Kolonii, z którym ksiądz Śwież, jak i wielu Polaków miał kontakt ze względu na sprawy konsularne, że był w mocnym zainteresowaniu operacyjnym Wydziału 11 Departamentu Pierwszego, czyli tego wydziału, którego był szefem Makowski wcześniej Henryk Bosak, którego aktywą operacyjnym było małżeństwo Gontarczyków i to ten wydział prowadził tych szpiegów dokładnie tak. A także sprawę obiektową Baksi. I że został dopisany jako figurant sprawy obiektowej Baksi. No, co więcej, nadano mu kryptonim Oman, czyli to już jest jakby ten poziom zainteresowania, co już jest głębszy, i że zidentyfikowaliśmy kontakt operacyjny, czyli pracownika konsulatu w Kolonii, który jako Polak, pracownik, jako współpracownik, tajny współpracownik wywiadu, miał kontakt i opracowywał księdza Kazimierza Świeża. Rozpracowywał. Tak, rozpracowywał, tak. Opracowywał w sensie, jakby to byś zbierał na niego papiery, dokumenty. No dobrze, tylko Piotrze. O pseudonimie Bajo, tak? Przepraszam. Dobrze, ale jest jeszcze dalsza część. Ale zaraz, to ja muszę powiedzieć jedną rzecz. Każdy kleryk, idąc za seminarium, miał złożoną teczkę. Każdy kapłan wyświęcony był w zainteresowaniu służb. Każdy kapłan wyjeżdżający za granicę miał zablokowany paszport i bardzo często uzyskiwał ten paszport tylko pod warunkiem pewnych koncesji, jakichś tak. ewentualnych i tak dalej. Łącznie z kapłanami, którzy jechali na studia. A oni widziałeś akta paszportowe księdza Świeża? Nie widziałem. No ja widziałem, czytałem, analizowałem to. Nie miał problemów żadnych z wyjazdem za granicę. To jest po pierwsze. Po drugie, dwukrotnie jeszcze przed wyjazdem w 82 roku do Włoch. Co więcej, jak już ksiądz Śwież, chyba z tą czwórką księży, tak. bardzo ścisłego grona duchownych księdza Franciszka Blachnickiego. Młodziutkich, on chyba nawet był tam wyświęcony, zdaje się, tak? Czy nie? Chyba tak. Chyba tak, prawda? To nie miał kłopoty ani z przedłużeniem w latach 80. paszportu, ani uzyskaniem paszportu konsularnego. O czym to może świadczyć? No o tym, że co najmniej do 90 roku był legalnie w Carlsbergu, mimo działalności antypaństwowej, w której uczestniczył z racji elementu najbliższego otoczenia księdza Franciszka Blachnickiego. To i pójdę dalej. Czyli tak jakby władzom departamentu zależało, żeby ktoś taki był tam, tak?
Znaczy, no, jakby bo liczyli, że może go pozyskają, że może coś nawiążą. I to jest taka ciekawa w tej opowieści księdza. To są nasze domniemania, że, bo być może że każdy ksiądz miał jakiś... TOK, tak zwane, teczkę no tak. Ewidencji operacyjnej założonej na księży. No, ciekawostką jest taką, że rzeczywiście kartoteka z tego TOK się zachowała. Jest tam taka anotacja, że nie pamiętam, 84 rok, że zrezygnował z kapłaństwa. I zamknięto go i oddano do archiwum. No bo był moment taki, że oni byli, ta grupa księży kieleckich, którzy, nie będę w tej chwili z zakamarków pamięci wydobywał, jakie zgromadzenie, chyba Filipini czy coś, no ale w każdym razie ci ludzie no, stali przed wyborem, decyzja w tą, nie wiadomo, zrezygnowali z tamtego seminarium, pojechali tam do zagranicy w otoczenie księdza Franciszka. Niemniej, no, sytuacja jest rzeczywiście dziwna, no to, tak, no to jego... Budu się, jego bo ta narracja... Że sklejarka, tym, że to nie odrycie, że ten zator płuc miał charakter, no tak w cudzysłowie naturalny, tak, ale w każdym razie nie morderczy, no była budowana przez SB. Bo że to oni budowali tą narrację. Dobrze, jest drugi świadek, który w dziwny sposób pojawia się w gronie osób, które próbują się ze mną kontaktować w momencie, gdy przystępujemy do pracy nad filmem. Cały Carlsberg wiedział, że przygotowujemy film. Wiedziała Kopia Górka, wiedział Instytut w Lublinie, prawda, na Sławinku. To, że Pospieszalski z gronem przyjaciół, z Pawłem Nowackim budujemy jakąś opowieść o księdze Franciszku, nie była tajemnicą. Docieraliśmy do ich informacji i tak dalej. I nagle z tego kręgu, może z tego dalszego kręgu, albo jeszcze dalszego kręgu, dociera do nas... Pamiętam osobiście do mnie samego informacja, że jest Cezary Lis, który był bliskim przyjacielem księdza Franciszka Blachnickiego, przynajmniej tak się przedstawia, tak się zalegendowuje, i który bardzo chce się z nami spotkać i że ma super informacje o Carlsbergu, o samym księdzu Franciszku i występuje w naszym filmie. I przedstawia się jako ten, który uważał zawsze, że został zamordowany księdz Franciszek Blachnicki. W opozycji do księdza Ksiwierza. No tak. I tenże Cezary Lis wcześniej... My wiemy o tym, że miał założoną teczkę i że jego, że zachowały się dokumenty, że jest, był tajnym współpracownikiem SB. To pseudonim Wojtek, tak jest. Kiedy jeszcze mieszkał w Katowicach. Kiedy mieszkał w Polsce, przed wyjazdem do Carlsbergu, no i następuje nasze spotkanie na planie. On pewnie nie za bardzo wiedział, że my wiemy, niemniej, no sami oceńmy to jego zachowanie. Z IPN-u wyciągnęliśmy takie dokumenty. Tak, tak, ja znam te dokumenty. Ja byłem w IPN-ie, tak. Ja te dokumenty dostałem. To jak pan się do tego odniesie, bo to jakby przeczy temu, co pan przed chwilą nam powiedział. Oni mówią tak, to proszę podpisać tutaj. Tak. Podpisał pan? Tak, podpisałem. Zobowiązanie? Tak, tak. Obrał pan pseudonim? Tak, tak. Dobrze. Spotykał się pan potem w salach konspiracyjnych? Tak, tak. Spotykałem się z nimi. Proszę, jak pan, kto jest pana szefową? Ja mówię, że moja szefowa jest pani Barbara. Co pan może powiedzieć o niej? Ja proszę ją scharakteryzować. Panie Cezary, czyli ta przeszłość w żaden sposób nie rzutowała na pana pracę w Carlsbergu i na późniejsze kontakty ze Służbą Bezpieczeństwa? Nie. Prosto z tego spotkania przyjechałem do księdza Blachnickiego i mu wszystko w szczegółach mu opowiadałem. Po czym mnie podniósł mnie za ramiona, uścisnął, mówi: słuchaj, nowe stowarzyszenie zakładamy aresztowanych przez SBC. Ja będę tam prezesem, bo ja byłem od nich, ale ty już się możesz tam zapisać. Tak, to potraktował. Naprawdę, no tak było. Ja zobaczyłem, że on mi ufa. Jego reakcja, zwróćmy uwagę, reakcja pana Cezarego Lisa została przez ciebie później skomentowana, zachował się, jakby był przeszkolony. No tak, bo był ewidentnie pan Cezary Lis zaskoczony tym, że prezentowaliśmy podczas wywiadu dokumenty operacyjne, agenturalne jego dotyczące. Natomiast mimo tego zaskoczenia i nerwowości szybko to opanował i wypowiedział taką formułę, którą ja pamiętam po prostu z innych notacji osób, które współpracowały, całkowitego wyparcia tego. Prawda? A co to, Lisakiego? I że wiedział? Ksiądz Franciszek Blachnicki wiedział o tym, ja mu o tym powiedziałem. Tak? To dokładnie tak samo jak księża, którzy współpracowali z SB, przekonywali potem, kiedy to zostało ujawnione, przez lata to ukrywali, że kardynał Wyszyński też o tym wiedział. Tylko chwilowo nie możemy tego skonfrontować. Tylko, że i to jest taki łańcuch też, że tak powiem, i w działalności opozycyjnej, i Solidarnościowej także.
te osoby, które na przykład ja podlegały notacji z mojej strony dotyczyły współpracy, to tak ja to powiedziałem szefowi takiemu Annie Walentynowicz. Albo szefowi grup oporu Solidarność, prawda, Teosiowi Kimsowiczowi. To tak, taka opowieść. I to w tej mieści w tym standardzie. Przygotowania do tego, w cudzysłowie przeszkolenia. No ale byliśmy wtedy biedniejsi jednak o wiedzę pewną, nie? Z względu na no, taką, że te kwerendy w Instytucie Pamięci Narodowej trwają jak trwają, zresztą długotrwałe, to dopiero kilka miesięcy, wiele miesięcy potem... Po tym naszym nagraniu. Naszym nagraniu, wyemitowaniu i wyemitowaniu filmu przez was w telewizji publicznej ujawniły się dokumenty, materiały Służb Bezpieczeństwa o tym, że w 1985 roku Służba Bezpieczeństwa, dokładnie Departament II, kontrwywiad, który też zajmował się Polonią za granicą i Polakami w Niemczech, podjął kontakt z Cezarym Lisem i na nowo go zwerbował, po tym samym nomen omen pseudonimem Wojtek. I ta, według tych dokumentów, które zostały zachowane, współpraca miała miejsce ponad czy też około 5 lat do stycznia 1990 roku, kiedy został wtedy wyrejestrowany. I to zupełnie nam zmienia optykę w tym momencie patrzenia nie tylko na osobę Cezarego Lisa, ale w ogóle znowu na Carlsberg, bo mamy jeszcze jedną jednostkę operacyjną SB, już nie sensu stricto wywiadowczą, tylko Departament II, a dokładnie Wydział 10, który był zajmował się rozpracowywaniem ośrodków uchodźców Polski w Niemczech, bo to na stanie tej jednostki operacyjnej SB TW Wojtek był, jako kolejną jednostkę konkurującą z wywiadem, jeżeli chodzi o rozpracowanie Carlsbergu. No i w tym momencie już jakby musimy jakby kolejny segment SB włączyć w te puzzle. Ja rozumiem, że ty jako specjalista od tych wszystkich departamentów, wydziałów, dla ciebie to jest jakaś sensacyjna wiadomość, dla nas tylko potwierdzenie, że cały ten aparat represji totalnie bardzo mocno pracował w Carlsbergu. Pracował w Carlsbergu, czyli powtarzamy, wracamy do początku, czyli ten mały Wiedeń, ta sieć oplatająca, ta sieć agenturalna oplatająca, ale tym, czym chciałbym zakończyć dzisiejszą naszą rozmowę, to jest taki sygnał, który pojawia się w wywiadzie pana prokuratora Michała Skwary, którego z każdym upływającym miesiącem i nowymi rzeczami, które w śledztwie wychodzą, przyznam się szczerze, mam do niego coraz większy szacunek, coraz bardziej cenię jego pracę, bo mam wrażenie, że działa w osamotnieniu. Mam wrażenie, jakoby... No, z jednej strony to karkołomne zadanie, które podjął się, rozwikłania tej zagadki śmierci księdza Braniszka Blachnickiego, realizuje troszkę sam, a obok ani struktury, które powinny mu pomagać, być może nie za bardzo mu pomagają, a może jeszcze ktoś z zewnątrz bardzo mu przeszkadza. Jak to wygląda z... Znaczy on to zdefiniował, że jest parę instytucji państwowych, które byłyby zainteresowane zakończeniem tym śledztwa. Tak? Oczywiście, umorzeniem i że nic się nie tak, stało. Tak, znaczy pierwszym podejrzewam jest agencja wywiadu, z powodów historycznych. Tak? No nie było takiego ważnego śledztwa w ostatnich 30 latach. Bo przecież my mówimy o ważnym kapłanie, o ważnym bohaterze narodowym, jakim był Blachnicki, ale to jest Janku, przez niego widać, jak w soczewce cały ten system, jak to działało. Transformacji i znaczy... państwa polskiego, które zostało zbudowane na bazie tej transformacji, które przez lata kryło, stworzyło parasol bardzo skuteczny dla sprawców tego mordu, zleceniodawców i całego otoczenia. Całego jakby korpusu, całego mikrokosmosu, który działał. Uwikłany. Tak. Dlatego ono jest tak ważne. I teraz Tomasz Szymborski Piotrze. Z Katowic bardzo słusznie mówi, że to jest śledztwo, które może wywalić po prostu całą agencję wywiadu w kosmos. Ale też wiele karier politycznych. Mit, budowany fałszywy mit, że to było tak, struktura poza SB, to raz, zostało to oczywiście, te kłamstwo zostało skompromitowane, ale drugie, że to się odbyło bezkrwawo. Ci ludzie nie mają krwi na rękach i to jest ta sprawa jest tego dowodem.
Natomiast... Znaczy dowodem jest, że kłamstwem jest, że nie mają krwi na rękach, tak? Tak, że to jest, tak, że, tak. Że wysadza, jest wysadza w powietrze ten przejście złamany. Z suchą nogą tak. Do nowego systemu. Jeżeli chodzi o ten mit właśnie tworzony przez Gromosława Czempińskiego, Jasika, Makowskiego, nie wiem, Liberę, że my tu fachowcy zostaliśmy zautoryzowani przez Amerykanów, prawda? I że w ogóle to jakby to powiedzieć, jesteśmy cywilizowanymi, białymi ludźmi i teraz jakby dajcie nam, że tak powiem, i zaufajcie. Nie, to Miło Bęcka, że tak powiem, o tym ulica Miło Bęcka, tak, w Warszawie tam się siedziba Agencji Wywiadu, a wcześniej Zarządu Wywiadu Urzędu Ochrony Państwa. To jest właśnie ta mityczna instytucja, która jest zainteresowana niekontynuowaniem tego śledztwa. Dobrze, Piotr, to zabawmy się trochę teraz, puśćmy wodze fantazji i prognozy. Czy ten samotnie działający prokurator z Katowic, moim zdaniem dzielny facet, twardziel, czy on wyjdzie z tego starcia obronną ręką i zwycięsko? Żeby też, znaczy obronną ręką rozumiem, żeby do, jakby tak zidentyfikować sprawców, postawić doprowadzić to oskarżenie, śledztwo, tak, postawić oskarżenia, tak, przygotować takie materiały, które doprowadzą tak. Do skazania. Tak, no to już wiemy o tym, że bez... Pomijając kwestię pomocy zgody prawnej, politycznej Australia, najwyższych władz w państwie, nie uda się tego zrobić. Nie uda się tego zrobić. Bez zgody politycznej najwyższych władz w państwie nie poznamy prawdy o śmierci księdza Franciszka Blachnickiego, ale z prowadzonych działań z prokuratora, dziennikarskich śledztw i wielkiej pracy Piotra Wojciechowskiego my bardzo dużo już dowiedzieliśmy się o transformacji, o systemie przemian i o tym, jak wygląda, na jakich fundamentach zbudowana była bezkarność tych ludzi, którzy zaangażowani byli w morderstwo księdza Franciszka Blachnickiego. Bez względu na to, jak zakończy się proces beatyfikacyjny, dla nas jest on wielkim bohaterem. To prawda. Amen. Dziękuję bardzo. Dziękuję.